Dziś na początek zastanowimy się, czy trwające globalne protesty mają coś ze sobą wspólnego. Według McKinsey połowa światowych banków jest źle przygotowana na spowolnienie gospodarcze. Na szczęście ilość pozwoleń budowlanych nie wróży nam krachu. I na koniec jako ciekawostka dnia sprawdzimy monitoring uśmiechu w PKO BP. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry. I zanim zaczniemy, dziś z nami jest Cezary Graf z kanału Cezary Graf. Dzień dobry. Dziś będziemy komentować tematy raczej takie gospodarcze, ekonomiczne, więc mam nadzieję, że wniesiemy coś dodatkowego w naszym kontencie. I zaczynamy pierwszy temat. Świat zalewa fala protestów od Ameryki Południowej przez Azję i Afrykę, a także w Europie na ulice wychodzą setki, a nawet tysiące mieszkańców miast, których, jak podaje angielska stacja BBC, łączy jeden wspólny cel. Protestujący sprzeciwiają się nierówności, korupcji czy bierności władz wobec zmiany klimatycznej. Protesty zaczęły się w Ekwadorze, gdzie wycofywane są stosowane od dziesięcioleci dopłaty do paliwa w ramach cięć wydatków publicznych uzgodnionych z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Skutkiem tego, według obywateli, miał okazać się wzrost kosztów transportu publicznego i żywności oraz że najbardziej ucierpią ich społeczności wiejskie. Na ulicach doszło do blokowania autostrad, starć z policją, a także ataków wymierzonych w lokalny parlament. Wszystko w celu przywrócenia dopłat do paliwa. Pod naciskiem obywateli Ekwadoru rząd ustąpił, obawiając się powiększenia protestów w kraju. Podobną sytuację możemy obserwować także w Chile, gdzie podwyżka cen transportu również rozbudziła falę protestów. Podobnie jak w Ekwadorze, rząd zrezygnował z podwyżki opłat, próbując stłumić protesty. To nie jest zwykły protest przeciwko wzrostowi opłat za przejazd metrem. To reakcja na wieloletni ucisk, który dotknął głównie najbiedniejszych, powiedział w rozmowie z Reuterem jeden z chilijskich studentów. Do protestów doszło także w Libanie. Jego mieszkańcy nie tylko narzekają na poziom życia, ale także korupcję, która niszczy gospodarkę tego państwa. Rząd Libanu zapowiedział już zmiany, które mają załagodzić protesty. Ma w tym pomóc m.in. obniżenie pensji polityków. W Afryce do podobnych incydentów doszło także w Egipcie i Iraku. Niemalejące demonstracje to nie tylko Afryka, ale także i Azja. Głównie Hongkong, którego mieszkańcy sprzeciwiają się projektowi ustawy o ekstradycji, który w określonych okolicznościach pozwalałby na ekstradycję podejrzanych o przestępstwa do Chin kontynentalnych. Hongkong jest częścią Chin, ale jego mieszkańcy cieszą się specjalnymi swobodami i istnieje głębokie poczucie strachu, że Pekin chce przejąć większą kontrolę nad wyspą. Podłoże polityczne skłoniło do wyjścia na ulicę także mieszkańców Barcelony, gdzie setki tysięcy ludzi zebrało się, aby wyrazić gniew z powodu uwięzienia katalońskich przywódców separatystów. Separatyści zostali skazani 14 października za rozruchy w związku z ich rolą w referendum w 2017 roku, które zostało zdelegalizowane przez hiszpańskie sądy. A co łączy protesty mieszkańców Barcelony z demonstracjami w Chinach? Katalończycy rozpowszechniają również wykonane w Hongkongu infogramy, które szczegółowo opisują, w jaki sposób demonstranci mogą chronić się przed policyjnymi armatkami wodnymi, gazem łzawiącym. Teraz ludzie muszą być na ulicach, tam zaczynają się wszystkie bunty. Spójrz na Hongkong. Jeden z protestujących w Barcelonie powiedział tak agencji prasowej AFP. Większość protestujących w Europie, nie wliczając Hiszpanii, domaga się jednak zwrócenia uwagi głównie na problem zanieczyszczenia środowiska. Demonstracje klimatyczne miały miejsce w takich krajach jak Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania, Austria i Francja. W centrum tych miast regularnie dochodziło do paraliżu ruchu miejskiego. Do buntów dochodzi także w europejskich szkołach, gdzie uczniowie biorą udział w cotygodniowych strajkach szkolnych na rzecz poprawy klimatu na świecie. Akcję popiera m.in. 16-letnia Szwedka Greta Thunberg, popularna ostatnimi czasy klimatyczna aktywistka.
mimo wszystko, jak można było się tego spodziewać, że dużo więcej protestów w ostatnim czasie jest spowodowanych tym, że rząd nie dba o zmiany klimatyczne, że nie doprowadza do tego, żeby zmiany klimatyczne były jak najmniejsze, jak najłagodniejsze, no to coraz częściej dochodzi do agresywnych protestów związanych z tym, że są zmiany ekonomiczne w danym kraju. Myślisz, że jest jakiś wspólny mianownik między tymi wszystkimi protestami? Zmiany klimatyczne mają miejsce na Ziemi od 5 miliardów lat. Nic się w tym temacie nie zmieniło i walka o ekologię w momencie, kiedy trwa planowane postarzanie produktu, czyli wszystko to, co kupujemy jest na chwilę, a mogłoby być na długie, długie lata, jest absolutnym żartem. Problem prawdziwy ekologiczny leży w tym, mówiłem o tym w filmie Ekologiczny Bullshit na swoim kanale Cezary Graf, że rzeczy są wytwarzane na chwilę i tam jest największa ekologiczna pułapka, jaka tkwi w dzisiejszym świecie. Natomiast te protesty wynikają z tego, że system w roku 2009 stał się niewypłacalny i przy pomocy luzowania ilościowego, czyli emisji walut bez pokrycia, bankierzy centralni sztucznie w Excelu odsunęli jego niewypłacalność na aż 10 lat. To sporo. Natomiast teraz stoimy w momencie, w którym tą niewypłacalność w rzeczywistości zobaczymy. I te protesty, tak jak inne, które nadchodzą w wielu, wielu miejscach na Ziemi, są niczym innym jak objawem niewypłacalności finansowej systemu gospodarczego. Jak się jeszcze okazuje, McKinsey stwierdza, że większość banków jest źle przygotowana na nadchodzące spowolnienie gospodarcze. Może zobaczmy, o co chodzi. As mentioned in the fractional reserve banking video, only a fraction of the currency in existence is actually tangible, so paper money and coins. Let's assume that Bank A... Zdaniem spółki doradczej McKinsey & Co., połowa banków świata wykaże słabość, gdyby doszło do spowolnienia gospodarczego. Według McKinsey'a banki nie równoważą wydatków z kosztami. Doroczna analiza spółki wskazuje, że zrównoważenie tej dysproporcji. Firmom natomiast proponowane jest, aby inwestowały w technologię i rozważyły fuzje. Takie działania mogą pomóc w dalszym rozwoju biznesowym. Sądzimy, że jesteśmy w późnym etapie cyklu koniunkturalnego, mówi Kausik Rajgopal, przedstawiciel McKinsey'a. Sugeruje on, aby banki odważnie działały na rynku finansowym. Według Rajgopala ryzyko może przynieść korzyści, w tym przypadku jest w pełni uzasadnione. W momencie, w jakim jesteśmy, nikt nie może osiadać na laurach, dodał. Warto zauważyć, że od 2008 roku rynek usług finansowych bardzo się zmienił. Odgrywają na nim coraz większą rolę takie firmy jak Google, Apple czy platformy do płacenia online. McKinsey & Co. to amerykańska spółka zajmująca się doradztwem w zakresie zarządzania strategicznego, która posiada także 3 siedziby w Polsce. Specjalizuje się ona m.in. w tworzeniu specjalistycznej analizy z zakresu makroekonomii, przejęć i fuzji podmiotów gospodarczych, outsourcingu oraz operacji giełdowych. Bank deposits are guaranteed up until a certain amount, but that is a topic for another video. A jeśli weźmiemy dodatkowo pod uwagę to, że firma McKinsey & Co. jest największą w Polsce firmą doradztwa strategicznego, przynajmniej tak piszą na swojej własnej stronie, no to raczej nie są to jakieś analizy wyssane z palca. Co o tym sądzisz? Czy jeżeli banki nie będą przygotowane na nadchodzące spowolnienie gospodarcze, czy wówczas problemy będą mieć polscy konsumenci i polskie firmy? McKinsey & Co. to rzeczywiście poważna amerykańska firma i oni robią konkretne raporty. Przekładając jednak ten raport z korporacyjnego na ludzki, to tam chodzi o to, że jakieś 60% banków na świecie to zombie. Już w tym momencie, kiedy trwa sztuczna monetarna koniunktura. W momencie, kiedy ta koniunktura się skończy, ilość banków zombie może wzrosnąć, być może nawet do 90%. Zobaczymy. Czym się to może skończyć? Może się ano skończyć tym, że twój bank, bank twojej firmy, czy twój bank osobisty upadnie. A nie chciałbyś tego na sobie przechodzić, mimo że są fundusze gwarancyjne, jest dyrektywa, która reguluje uporządkowaną upadłość banków, to gwarantuję ci, że ani ty, ani twoja firma nie chcielibyście przechodzić na sobie upadłości waszego banku. Na swoim kanale mówię, które banki są najbliżej drukarki banku centralnego, czyli które będą bronione do ostatniej kropli
tuszu w drukarce, które są w średniej odległości, a które są daleko od drukarki. Warto to wiedzieć, wybierając bank. Jednak do bankructwa banków dochodzi niezwykle rzadko. Czy myślisz, że faktycznie taka perspektywa może być realna dla Polski? Myślę, że tak. Dochodziło niezwykle rzadko w ciągu ostatnich 10 lat monetarnego prosperity. W 2008-2009 już niekoniecznie tak rzadko. I teraz w momencie, jak 60% to zombie, a w momencie, jak gospodarka spowolni, to możemy częściej słyszeć o upadłościach banków. No to w takim razie, póki jeszcze banki są wydolne, no to może sprawdźmy, czy warto jest teraz zainwestować w mieszkanie. When I was born, the median price for a house was $108,900. Now it's $337,200. Ilość pozwoleń na budowę nie wróży krachu oraz zaburzenia koniunktury inwestycyjnej w pierwotnym segmencie rynku. Wrzesień to miesiąc obfity w projekty dla deweloperów, a statystyki budownictwa mieszkaniowego w trzech zakończonych kwartałach bieżącego roku wciąż pozostają imponujące. Poziom 100 tysięcy rozpoczętych lokali deweloperskich budzi szacunek, zwiastując tym samym rekord na koniec roku w tej kategorii danych. Wolumen nowych pozwoleń na budowę od początku roku pozostaje w średnioterminowym trendzie wzrostowym. Oznacza to, że deweloperzy nie mogą narzekać na poważne trudności w pozyskiwaniu nowych terenów inwestycyjnych. W procesie nie powinny przeszkadzać im także powszechne bariery administracyjne. Świadczy o tym m.in. tegoroczny wrzesień. Deweloperzy podczas tego miesiąca pozyskali rekordową liczbę nowych pozwoleń na budowę, która osiągnęła poziom około 16 tysięcy. Od początku roku zgromadzono już 123 tysiące pozwoleń. Na razie trendy na rynku klarownie pokazują, że przedsiębiorcy budujący mieszkania na sprzedaż nie będą zmuszeni do rewizji swojego stanowiska, także w kwestii pozyskiwania kolejnych pozwoleń. Według GUS, komunikującej statystyki pierwotnego rynku mieszkaniowego, w trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku rozpędzona koniunktura inwestycyjna nie zatrzyma tempa. Nie ma tu większego znaczenia, że w przypadku najważniejszych dla bieżącego stanu koniunktury statystyk, czyli nowych inwestycji i pozwoleń, progres, który liczony jest rok do roku, nie przekracza nawet 5%. Najważniejszy jest jednak fakt, iż wzrost danych wciąż jest notowany. How much could you get paid to do the work you want to do? You'll have to think about which amenities you really want and which ones you can do without. Mimo wszystko to, że cały czas odnotowujemy wzrost, jeżeli chodzi o nowe budynki w Warszawie, o nowe pozwolenia na nowe budowle, i tak nie zaspokajamy naszego popytu, ponieważ Polacy wciąż chcą coraz więcej mieszkań. I na przykład ostatnio czytałem właśnie chyba w Pulsie Biznesu analizę, raport z tego, tam przeanalizowali chyba 90 ileś tam tysięcy ogłoszeń, to w samej tylko Warszawie rok do roku wzrosła cena mieszkań powyżej 60 metrów, czyli takie po prostu dla rodziny, takie 4-5-osobowej, o 15%. Czyli no to jest naprawdę kolosalny wzrost. I czy w takiej sytuacji myślisz, że warto by było teraz inwestować w mieszkanie? Jeżeli ktoś chce zainwestować w mieszkanie, to lepiej to zrobić teraz, kiedy te ceny są jeszcze nie aż tak wysokie, jak mogą być? Czy może lepiej poczekać, ponieważ tak jak na każdym rynku, w końcu to się skończy i możemy się obudzić z tym, że teraz kupimy mieszkanie za pół bańki, a za 20 lat sprzedamy za 300 tysięcy? Warszawa jest bardzo specyficznym rynkiem nieruchomości i wymyka się reszcie kraju pod wieloma względami. Mamy 4-5 dużych miast, które też są specyficzne, i reszta Polski. Ogólnie makro jest tak, że rocznie zaczyna się budowę około 200 tysięcy nowych mieszkań. Około 120 tysięcy zaczynają deweloperzy, około 80 tysięcy ludzie prywatni. Łącznie jest to 200 tysięcy zaczętych nowych budów. I z poprzednich lat, z poprzednich cykli, bo cykl trwa 12, 18, 24 miesiące w zależności, oddaje się niecałe 200 tysięcy. Przyjmijmy dla uproszczenia, że 200 tysięcy rocznie substancji mieszkaniowej dochodzi, mieszkań. Jednocześnie już teraz ubywa demograficznie 100 tysięcy Polaków rocznie. W połowie dekady 20-30 będzie to 150 tysięcy rocznie, a pod koniec tej dekady około 200 tysięcy. Trendy demograficzne są nieubłagane, pokazuje je GUS, nie jest to żadna tajna wiedza. Więc jeśli będziemy mieli 200 tysięcy mieszkań nowo oddawanych co
roku i 200 tysięcy czy 150 tysięcy Polaków będzie znikało, to ja nie wróżę temu rynkowi dobrze. Dlaczego to teraz tak rośnie i tak to wygląda? Ano dlatego, że są historycznie niskie stopy procentowe i ludzie, którzy wzięli jedną wypłatę, zarobili w życiu 5 tysięcy złotych, są w stanie iść do banku i wziąć kredyt 500 000, te półbańki, o którym mówisz, na mieszkanie, pompując tym samym ceny. Jednocześnie około 40-45% nowo kupowanych mieszkań obecnie jest kupowanych na cele inwestycyjne. Czyli to nie są osoby, które kupują na swoje cele konsumpcyjne, tylko to kupują inwestorzy. W momencie, jak demografia położy już ciężką stopę na liczbie mieszkańców Polski, kto będzie wynajmował? Inwestorzy od inwestorów. Uważam, że nieruchomości to przegrzany temat. W swoim kanale o tym często mówię i uważam, że na nie już za późno. Czyli w takim razie lepiej poczekać z zakupem mieszkania i to zarówno, jeżeli jesteśmy inwestorami i konsumentami. Tak, ale nie w złotówce na koncie. To jest waluta, która dewaluuje się po prostu. Podam prosty przykład. 30 lat temu mieszkanie w Warszawie, kawalerka kosztowała 30 tysięcy złotych. Obecnie kosztuje 300 tysięcy złotych. Więc przez 30 lat zdewaluowała się 10-krotnie złotówka. Mieszkanie wzrosło o 1000% jego cena. Jednocześnie złotówka ma to do siebie, że średnio co 20-30 lat upada z dnia na dzień, czy z pory roku na porę roku, do zera. Zrobiła to 6 razy w ciągu ostatnich 100 lat, ostatnio pod koniec lat 80. poprzez hiperinflację. Więc raz, że są to upadki z dnia na dzień, bądź z kwartału na kwartał, dwa, że jest to stała dewaluacja w czasie, więc jeśli poczekać, to nie w złotówce na koncie, w czymś, co wyparowuje najzwyczajniej w świecie. Niekiedy drastycznie, szybko, a zawsze powoli, regularnie. Oprócz tego. Czyli jeżeli ktoś już chce zainwestować swoje pieniądze, to co byś doradzał najlepiej? Zapraszam na kanał, to jest długi temat. To podlinkujemy w takim razie tam film, który będzie o tym. A tymczasem może przejdźmy do innowacji bankowych. The international banking system is an enigma. There are more than 30,000 different banks worldwide and they hold unbelievable amounts of assets. Rzecznik Praw Obywatelskich zbada złamanie konstytucji przez PKO BP. Adam Bodnar ma zastrzeżenie do pilotażowego programu monitoringu uśmiechów pracowników. Nowa inicjatywa banku polega na zainstalowaniu specjalnych sensorów Quantum CX, które w czasie rzeczywistym mają analizować emocje doradców i ich klientów. Rozwiązanie wykorzystuje sieci konwolucyjne analizujące obraz w czasie rzeczywistym. Mechanizm ten jest wspierany przez system znakowania czynnościami twarzy, który na podstawie zestawu ruchów mięśni umożliwia identyfikację reakcji emocjonalnych pojawiających się w formie mikrowyrażeń, wyjaśnia portalowi TVN24 Biznes i Świat Paweł Wierciński, przedstawiciel banku PKO BP. Technologia wykorzystywana przez bank wzbudziła ogromne zamieszanie w internecie, wywołując głównie negatywne emocje internautów. Sprawą zainteresował się także Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. W jego ocenie działanie banku wkracza w prywatność i godność pracowników, zwłaszcza że system może zmienić ich naturalne zachowania. W celu wyjaśnienia sytuacji Bodnar wystąpił do Głównego Inspektora Pracy o zbadanie sprawy. W ocenie Bodnara ochrona prywatności jednostki wiąże się z jej godnością, co jest zapisane w Konstytucji RP. Ponadto generalny zakaz przetwarzania danych biometrycznych został wprowadzony przez RODO, co według Bodnara z góry skreśla nową inicjatywę banku. W mojej ocenie jako Rzecznika Praw Obywatelskich praktyki związane z ciągłą obserwacją i nagradzaniem pracownika za uśmiech powinny być oceniane pod kątem wkroczenia w prywatność i godność jednostki, szczególnie w przypadku jeśli uznamy ten system za zakładający zmianę naturalnych cech i zachowań pracownika, pisze w oficjalnym piśmie Adam Bodnar. Według Pawła Wiercińskiego wykorzystanie technologii ma przede wszystkim wymiar społeczny. Każdy uśmiech klienta oznacza drobną kwotę przeznaczoną na lokalny cel charytatywny, uzupełnia swoją wypowiedź. Z pomysłu mają skorzystać także doradcy biorący udział w testach. Za okazywanie uśmiechu otrzymują punkty, które mogą wymieniać na nagrody. Na zarzuty Bodnara Wierciński odpowiada w następujący sposób. Każdy pracownik biorący udział w projekcie robi to dobrowolnie. Nie ma obowiązku korzystania z systemu na co dzień. Przełożeni nie otrzymują informacji, kiedy pracownicy korzystają z tego rozwiązania.
rozwiązania. Jak mówi przedstawiciel PKO BP, ich technologia w żaden sposób nie narusza także przepisów RODO. And did their own trading in a bid to make fast money and earn their executives and traders millions in bonuses. This was nothing short of gambling. I tak nawiązując do tego, co mówił Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, faktycznie może to powodować pewną nienaturalność zarówno w tym, co robią pracownicy, jak i klienci banku, ponieważ no już teraz w salonach, które oferują sprzedaż usług, jak na przykład salony sieci komórkowych, są często montowane liczniki wejść i wyjść klientów. I ja sam osobiście się spotkałem z taką sytuacją, jak byłem stałym klientem sieci pewnej w jednej z galerii handlowych, gdzie tam pani mnie poprosiła o to, żebym wchodząc i wychodząc z jej salonu kucał, żeby mnie tylko nie złapał ten czujnik, ponieważ oni tam zliczają, ile osób wchodzi i dzielą to przez współczynnik sprzedanych umów. I od tego mają naliczane premie. No i jeśli faktycznie weszłoby coś takiego w PKO, bo nie wiem, czy to już weszło, czy ma wejść dopiero? Testowane to jest. Jest już testowane. Jeżeli to wejdzie, no to już pomijając to, że ja po prostu wchodząc do tego banku będę miał poczucie, że tam pracownicy są po prostu sztucznie mili. Dziwnie by było usłyszeć od kogoś, kto daje mi kredyt na 500 000, gdzie odsetki będą wynosiły jeszcze więcej, że no ale proszę się trochę bardziej uśmiechać, bo do nie dostanę premii. Na początku, w okolicach roku 2000, pracownicy poczty nosili etykietki, takie tutaj identyfikatory z napisem: jeżeli się nie uśmiecham, zwróć mi uwagę. I to się nie przyjęło. To jest oczywiście bardziej zaawansowany sposób technologicznie wprowadzany przez ten startup Quantum CX. Co ciekawe, nie kończy się na PKO, bo już przymierza się Santander, już przymierza się LuxMed, już przymierza się parę innych firm. W jakimś stopniu to będzie wchodziło, uważam, chociaż jest to droga w kierunku smutnej dystopii. Jest taki bardzo ciekawy serial Black Mirror. Tam niektóre z tych odcinków są przeciętne, ale niektóre są, uważam, wybitne. Jednym z dobrych odcinków jest Nosedive, który traktuje właśnie w tym kierunku, o tego typu rzeczach. Uważam, że warto obejrzeć to. PKO, z tego co wiem, chyba się będzie wycofywało z tego pomysłu ze względu na to, że się uniosła burza, ale co z tego? To jest i tak kierunek, który będzie wchodził w przyszłości w nasze życie. Przerażające jest to poniekąd. PKO jest całkowicie pierwszym innowatorem takiej produkcji, tak? To powstała ta firma Quantum CX. PKO ma taki hub dla firm młodych startupów technologicznych polskich i z tego co wiem, to PKO wyłożyło 3 miliony na to rozwiązanie. Inwestorzy zewnętrzni dołożyli 2 i za to powstało, więc to jakby wyrosło na PKO, w tym hubie PKO. Tak, i oni to implementowali na początku w kilku placówkach, potem kilkunastu, docelowo nie na 100 doradcach, no, czyli 100 doradców ma na biureczkach te sensory, bo to jest coś jak budzik, po prostu skanuje twarz doradcy, nieduża rzecz zlewająca się z otoczeniem. Z tym, że na świecie są takie rozwiązania. Nie jest tak, że PKO jest jakimś zupełnym pionierem w tym temacie. Ciekawostką jest chiński system zaufania społecznego, tak. Który wchodzi w dziesiątki kwestii życiowych, ludzkich. Natomiast ludzie już teraz się nie chcą mnożyć. Jeśli zaczniemy taką typową, skrajną hodowlę człowieka, to możemy wymrzeć. Ale tak jak mówiłeś o tych plakietkach pocztowych, których już nie ma, no to też widziałem nawet na samochodach niektórych kierowców z tyłu. Jeżeli jadę szybko, zadzwoń, żeby monitorować swoich kierowców. No to chyba już jest takie całkiem rozsądnie zrobione, nie? Bo dba o bezpieczeństwo. Tak, ale to się ociera o żart czy suchy żart, tak? Natomiast tego typu technologie mocno rozprzestrzenione, bo to może zabrnąć. To są dopiero pierwsze jaskółki tego, natomiast my możemy z tym zabrnąć dużo dalej. To jest poważniejsza liga niż śmieszny napis na samochodzie, czy plakietka, z której 20 lat temu wycofała się Poczta Polska, bo wyobrażasz sobie tego mrożka w tym pomyśle na poczcie, jeżeli się nie uśmiecham, zwróć mi uwagę. To jest bardzo specyficzne. Skoro już zaczęliśmy o żartach, no to jak już dzisiaj mamy gościa, no to może drętwego suchara również opowie gość. Przekazacie ten dowcip? W szkole nauczyciel pyta, jakie są trzy sposoby zapłodnienia krowy.
kasa nie wie. A są trzy sposoby zapłodnienia krowy. Jakie? Pierwszy to jest sposób naturalny przez byczka, drugi jest sposób przez sztuczny przez pana inseminatora i trzeci sposób zapłodnienia krowy to jest przez wrotki. Kasa, jak przez wrotki? Jak przez wrotki? Zakłada się krowie wrotki na kopyta i się sama wypierdoli. Dzięki Maxie, tego drętwego suchara wysłał Irek Wyżyk, za co serdecznie dziękuję i oczywiście otrzymujesz od nas złotego kolonkę. Jeśli wy też chcecie złotą statuetkę, to wysyłajcie koniecznie suchary na mojego Instagrama, a tymczasem dziękuję ci bardzo, Cezary, za to, że dzisiaj byłeś z nami, że udzieliłeś się w naszym przeglądzie wiadomości. Jeżeli jesteście zainteresowani treściami takimi czysto ekonomicznymi, gospodarczymi, przedstawionymi w bardzo ciekawy sposób, krótko, zwięźle i na temat, no to zapraszam do kanał do Cezarego. Linki macie oczywiście w opisie. Czy masz jakieś, nie wiem, trzy filmy może chciałbyś polecić, to je też wyświetlę. Myślę, że warto zacząć od kiedy będzie kryzys, jak będzie wyglądał kryzys i od pieniądza na trzeźwo. Oprócz tego poruszam bardzo dużo ciekawych tematów na swoim kanale Cezary Graf. Chyba wszyscy już zapamiętali, że Cezary Graf, dlatego zapraszamy do Cezarego Grafa na kanał Cezary Graf. Do zobaczenia jak zawsze jutro lub pojutrze. Cześć. I chyba, że ty chcesz suchara jakoś opowiedzieć. No, to było dobre. Może zdasz jakieś... Coś znałem, ale zapomniałem. Nie, niech Max nie przebija. Nie mam się co mierzyć. Mírame. Más dulce que el chocolate, ey. Jaque mate, ey. Le echamos picante, ey. Somos importantes, ey.